stoi u Samsunga znaleźliśmy także Samsunga Galaxy Ace 2. Możecie zobaczyć jego specyfikację sprzętową. No i oczywiście Samsunga Galaxy Ace Plus, czyli troszeczkę inną wersję. Oba to są następca znanego, popularnego Galaxy Ace, o których opowie nam ponownie Maciej Konarzewski z Samsunga. I te telefony mamy właśnie przy sobie. Na pierwszy rzut oka stosunkowo niewiele się różnią. Dokładnie, natomiast różnice pojawiają się w specyfikacji, w możliwościach tego urządzenia, który ma być bezpośrednim następcą swojego poprzednika, aktualnego Ace'a, który jest dostępny w sprzedaży. Tutaj mamy ekran o przekątnej 3,8 cala. Kolega obok posiada 3,65. Po prawej również urządzenie dysponuje wyższą rozdzielczością. No właśnie, przypomnijmy tylko, po prawej stronie mamy Galaxy Ace 2. Po prawej mamy Galaxy Ace 2, po lewej mamy Galaxy Ace Plus. Dobrze. Czyli z prawej, jeżeli chodzi o ekran, ekran jest troszeczkę większy, o lepszej rozdzielczości. Gdzie mamy do dyspozycji 480x800. Jak na urządzenie klasy Ace'a, myślę, że jest bardzo dobrze. Po lewej mamy VGA, czyli nieco niższą rozdzielczość. W obu przypadkach kamera 5-megapikselowa. W przypadku Galaxy Ace 2 nagrywanie Full HD, w przypadku Galaxy Ace Plus nagrywanie VGA, które umożliwia to urządzenie. Podobnie, jeżeli chodzi o rozwiązania software'owe, mamy tutaj Gingerbread'a w obu urządzeniach. No jak widzimy, nowsza wersja nakładki, oczywiście TouchWiza 3.0. Dokładnie tak. Zobaczmy sobie może, jak one z tyłu wyglądają. Tak, prawda, mamy tą samą kamerę, ale jeżeli chodzi o wygląd, no jest delikatna różnica. Jakość wykonania niemalże identyczna. Troszeczkę inny kolor może. Dokładnie, różnice nie są duże. Tutaj mamy delikatnie inny kształt, co będzie widać w ujęciu takim. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Jest prościej. Dobra. W takim razie dzięki wielkie. Dziękuję.